To jest gra, dzięki której odżyły wszystkie moje straszne, tragiczne i traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa. Nigdy nie dawajcie dziecku w wieku lat 8 szczęk do oglądania. A to jestem ja, Mikołaj, a to jest gra Subnautica. Czyli generalnie, co by się stało, jakbyście lecieli w kosmosie w statku kosmicznym i on by spadł do wody. Są tu różne tryby, ja gram obecnie tryb Survivor. W ogóle, jakby to wam, nie chcę nikogo tutaj, w ogóle klucz dostałem od twórcy, jednego z twórców, za co bardzo mu dziękuję i pozdrawiam, że odkopał moje lęki z dzieciństwa. Najłatwiej to chyba porównać, wiecie co to jest The Forest? Takie przeżycie w lesie i tak dalej, to jest coś takiego, tylko generalnie na wodzie. Zbieramy tutaj rzeczy, wytwarzamy rzeczy, możemy sobie wybudować podwodną bazę, taki trochę The Forest... Na wodzie i pod wodą. Także zobaczymy, jak długo mi się tu uda przeżyć. Jak widzicie, pod wodą znajdują się tutaj różne organizmy. Bardzo urodziwie, bardzo urodziwie to wygląda, naprawdę. Jedna z ładniejszych wód, jakie widziałem ostatnio w grach. No i co? No i zbieramy rzeczy, zbieramy grzyby. Takich jeszcze nie mogę. Można je na przykład będzie zjeść czy coś. Zbieramy sobie na przykład... troszkę się zacina, ale to są najwyższe ustawienia, które są póki co jeszcze eksperymentalne tutaj. Także ma to prawo chodzić nie jakoś super. Potrzebujemy zbierać materiał. Super bajerem jest, że można na przykład kopać w piachu. Także po co wysyłać dzieci do piaskownicy, jak można pokopać w piachu w grze? No, to jest prawdziwy next gen. Dobrze, bierzemy scrap metal. A, luft. Gipko. O, dobra. Open PDA. No tutaj mamy blueprintsy, czyli schematy, co możemy wybudować. Tutaj mamy to, co już zebraliśmy. Widać, ile mamy, ile wypiliśmy, a ile mamy pożywienia. Zbierzemy sobie jeszcze grzyby. Tutaj są jakieś... Zbieramy też i wytwarzamy sobie surowce, z których następnie możemy budować, jak już mówiłem, wybudować sobie na przykład bazę pod wodą. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać. Możliwe, że pokażę grę w trochę więcej jak jednym materiale, aczkolwiek ja nigdy nie byłem dobry właśnie w takie gry, gdzie trzeba coś robić, żeby przeżyć, jeść i tak dalej. Dobra, zobaczymy, co z tych grzybów. Do tamtej jaskini boję się. Mam bardzo mało luftu i muszę sobie wyprodukować, wytworzyć optymalnie butle z tlenem. W ogóle gdzieś chyba jeszcze miałem też płetwy tutaj. Dobra, wezmę tutaj scrap metal, czyli szrot. Albo jak to się godo po śląsku, ajza. Ajza to żelazo już dosłownie. Śliczna woda, co nie? W ogóle tu jest też zmienny cykl dnia i nocy. Jak słońce zachodzi albo wschodzi. Mam nadzieję, że mi się uda pokazać. Wygląda to no naprawdę prześlicznie. Dobra, tutaj jest schowek. I w tym schowku mam latarkę. Powiedzmy, masz szkło. Jakiś ten... Builder. Aha, okej, okay, fajnie, super. Dobra, to jest builder, jak widać. Turn on the flashlight. No, to jest latarka, jest energia, nie jest tak, że jest nieograniczone źródło energii realistycznie. Nie, nie chcę deconstruct. Dlaczego? Co ja zrobiłem? Czyżbym to zdekonstruktował? Ale jak to? O, dobra, faktycznie zepsułem. Co mogę wytworzyć? Tytan. Z jedzenia nic. Co potrzeba do jedzenia? Potrzebuję ersak, czy jakiś wór. Potrzebuję bleach. Mam nadzieję, że znacie angielski. Dobra, wytworzę sobie ten tytan. Nie wiem, czy on mi coś da w tym momencie. Czy mogę coś nowego? Mogę więcej tytanu wytworzyć. Pipe to jest taka rurka. Generator prądu. A ta rurka jest przydatna, fest. Dobra. Dobra, na razie to zostawmy. Wyjdźmy i... W ogóle, jak się wypłynie z tego, co widziałem na YouTubach, jak się wypłynie daleko w morze, a tam w ogóle żyją pod wodą jakieś potwory okropne i to jest straszne. Ja mam jakieś takie lęki nieopisane. W
Ale patrzcie, co to wygląda, jakiś morświn wielki. No, o, Gisnął. Obrzydliwe. No ale to jest jeszcze w miarę chyba niegroźne. Catch Piper. Dobra, spróbuję. No, bardzo szybko biegają. Mogę go zjeść? Czy coś? Ja tam było pokazane, co potrzebuję do jedzenia. Dobra, spróbujemy wypłynąć na morze i zobaczymy, co tam się kryje. No i tak to wygląda. No możemy na przykład spróbować coś wybudować, aczkolwiek nie mam jeszcze materiałów. No i co? Bierzemy to. Możemy na przykład... No widzicie! Korytarz prosty, poprzeczny, włazy, drabiny i tak dalej. Do wszystkiego trzeba mieć materiały, które tutaj się pod wodą zbiera. Do tamtego statku nie podpłyniemy, bo tam jest coś w rodzaju jakiegoś strasznego promieniowania. Okej, zbierzemy trochę grzybów. Strasznie ładnie to wygląda, tak... tropikalnie. Po co wyjeżdżać na wakacje, jak są takie gry? Co nie? Jest jakaś ruła. Popłynąłbym, ale często w takich miejscach się kryją jakieś... A, dobra. Żyje się inoros. Aha, taka po prostu taka ruła. Której można wpłynąć i wypłynąć. Świetna sprawa. Polecam każdemu. Oddalamy się w nieznane. Potem naprawdę będzie strasznie. W ogóle macie też coś takiego, że... Ja za Bajtla oglądałem szczęki i generalnie miałem, tak się zestrachałem, że potem bałem się kąpać, że w wannie będzie rekin. Więc to nie oznacza, że się nie myłem w ogóle, ale no... Czułem się co najmniej nieswojo. A jest coś takiego, przynajmniej ja mam coś takiego, że... Jak jest taka wielka, nieokiełznana woda, ocean, i generalnie, no i nie wiadomo, co się znajduje pod nami w większości, że krótko mówiąc, tam może być wszystko, to to budzi w człowieku jakiś taki lęk. Że generalnie, nie wiem, mnie to jakoś przeraża. Przeraża mi wizja tego, że tam, ale to wygląda ślicznie, że tam Bóg wie, co może pode mną pływać. I to jest straszne. Jeszcze jak się człowiek naczyta, że tam żyje, o właśnie. Jakieś jesiotry ogromne. Że tam żyją jakieś megalodony. Albo jakieś niewyginięte dinozaury. I coś takiego, no to jest coś strasznego po prostu. To, a jeszcze jak człowiek pomyśli o tym, że oceany są mniej zbadane, jak generalnie powierzchnia oceanów jest mniej zbadana jak kosmos. No to co tam może być? No tam może być wszystko. No. Ja już tutaj nawet w grze będąc... O, słońce ładnie zachodzi. Jak patrzę tam pod siebie... Znaczy tu jeszcze widzę dno w miarę, ale jak tak patrzę bardziej... I widzę, że nie widzę, co tam jest... To ja już chcę wracać tam, gdzie widzę dno. Bo normalnie czuję się, że coś mnie zaraz pociągnie za nogę... I wciągnie i żre, i pożre mnie po kawałku i będę krzyczał, będzie bolało i w ogóle. Pomimo, że to jest tylko gra, to jest takie, to niezręczne uczucie jest i to jest straszne. Ja się tego nie umiem wyzbyć. Może to jest trauma z dzieciństwa. Macie też coś takiego? Czy to i no ja mam jakieś takie te delusions? Dobra, ja wracam do kabiny. W ogóle najgorsze jest to do kabiny, do tego batyskafu, że on tonie. On stopniowo tonie. Jak sobie człowiek nie zdąży wybudować jakiejś bazy, no to już za chwilę nie będzie miał do czego wracać. Ładnie rybki wyskakują, kosmiczne rybki w kosmicznym oceanie. No tak to nie jest taki ocean jak, czy takie morze jak Bałtyk czy coś takiego, czy ocean jak spokojny. To jest coś o wiele gorszego, to jest ocean z kosmosu. Także jeszcze tym bardziej nie wiadomo, co tam może być. No ale zachody słońca w połączeniu z zajebistą wodą, zajebiście animowaną, oświetlaną wodą są po prostu, jak mawiał pan Makłowicz, bella. Fantastika. Wow. Coś świetnego. Teraz umrę z głodu, bo nie zebrałem potrzebnych rzeczy do jedzenia, ale to i tak jeden pieron. Tylko chciałem wam pokazać generalnie, jak to wygląda, czym to się je
I jakie tu są możliwości? A możliwości są naprawdę duże. Widziałem ludzi, którzy sobie tu łodzie powydobywali, pobudowali i tak dalej. I mówię, super. No, a mogę sobie zrobić tą rybkę. No i jesteśmy najedzeni. No i to jest spoko. Znaczy, a teraz rozbudujemy tego. Budujemy, rozbudowujemy. Budujemy, rozbudowujemy. No i super to jest, nie? Dobra, wiemy jak robić jedzonko. Nie wiemy jeszcze jak robić picie. Ten wór nam jest potrzebny. A co z resources? Możemy tytan, silikon, potrzeba kwarcu. Dużo kwarcu, sól, koralowce. Grzyby mamy, jeszcze brakuje mi. Cooper to był jakiś, kurde, pierwiastek jakiś. Cooper. Żelazo? Nie żelazo. Pamiętałem, cholera i zapomniałem. Patrzcie, noc. No teraz to jest w ogóle straszne. Teraz ja jestem po prostu przerażony. Ja tam nie wskoczę do tej wody. Zapierona. No i tak gry działają na wyobraźnię, no, że to jest... Wiem, że to jest tylko głupia gra i że tutaj niby nic pode mną nie ma, ale już wyobraźnia podpowiada mi, że wielkie, oślizgłe, mackowate potwory tam gdzieś żyją. Albo takie potwory, potworne potwory, które mnie mogą połknąć razem z tym batyskafem. I to jest straszne. I to jest straszne, ale to znaczy, że ta gra dobrze, że tak powiem, dobrze robi. Że ona działa. A dobra, YOLO. Jezus Maria, czuję się tak nieswojo. Okropnie. Jeszcze jakieś bestie podwodne w ogóle dzistają. Bez pardonu, co jest ohydne. Matko, co tak wyło? No ja już jestem zesrany. Proszę nie dzistać na mnie. O. Czyli można tym też ciulnąć, jak przyjdzie co do czego. One najgorszą rzecz, jaką one robią, to że dzistają obrzydliwie. Dobra, 10 seconds of oxygen. Ja już wydupiam. I wracam do bazy, bo naprawdę tak dziwne czuję, dziwną gęsią skórę i dziwne uczucie we włosach na rękach. I to mnie przeraża w dużym stopniu. Czy mogę coś nowego zrobić? Dobra. Zrobimy sobie ten current generator. Organ generator. Na razie nic, mam więcej tytanu. Jeszcze więcej tytanu. Dobra, mogę robić te ruki, ale to jak będę budował pod wodą. Dobra. Powiem wam tak. Zobaczmy sobie ten romantyczny wschód słońca. Jest naprawdę przepiękny, czerwony. Jakże jak czerwony wschód słońca, to będzie dobra pogoda, nie? Tak mnie uczyli, jak robiłem patent żeglarza, bo muszę się wam pojaśnić, że mam patent żeglarza jachtowego. No. No i taka to jest gra, no i zobaczmy, najwięcej mam grzybów i ciulstew jakiś. Dobra, no będę tu próbował jakoś żyć. Save'nę sobie i będę próbował to kontynuować. Podpatrzę na YouTubie trochę, co tu trzeba robić, żeby przeżyć. I jak tutaj żyć, żeby nie tylko żreć i przeżyć, jak mówił pewien pan, bo to są rurkowce, które mieszkają gdzieś tam daleko na dnie. Może kiedyś spróbuję tam popłynąć, w stronę słońca. Chociaż boję się, bo tam pod tą obrzydliwą wodą są obrzydliwe rzeczy. Jak ja bym był Anglikiem i bym był odcięty od stałego lądu, chociaż w sumie jak człowiek pomyśli, że każdy ląd jest jakoś w sumie wyspą tak z jednej strony, bo więcej jest wody na ziemi, to jest przerażające. Nie wiem, czy tylko mnie to przeraża. Nie wiem. Dobra, na razie to tyle. Myślę, że jak przemogę strach przed wodą, to jeszcze do tego wrócę. Z Bogiem.